Mabaya to roczna suczka, która jest pełna wigoru i pozytywnej energii. Kocha ludzi i jest bardzo przyjacielska. Jest nie tylko piękna, ale też inteligentna. Szybko się uczy i uwielbia towarzystwo. Mabaya na charakterek. Mabaya to jest prawdziwa księżniczka, chwilowo trochę brudna, ale to się zmieni. No, każda księżniczka może obłócić buciki, więc spokojnie, zaraz to zmyjemy i zrobimy księżniczkę. Mabaya jest młodziutką, okołoroczną suczką, której nie poświęcono wystarczająco dużo czasu na odpowiednie wychowanie. Jest bardzo kontaktowa i uwielbia towarzystwo ludzi. Została oddana pod byle pretekstem. Prawdopodobnie jej opiekunowie nie radzili sobie i nie mieli czasu dla psa. Mabaya szybko i chętnie się uczy. Ma w sobie duży potencjał. Dogaduje się z innymi psami i zaczepia je do zabawy. Mabaya jest dużym psem, waży ponad 30 kilo. Szukamy dla niej kochającego domu, gdzie będzie pełnoprawnym członkiem rodziny, a nie stróżem podwórka. Piotrek, jaką Mabaya jest modelką? Mabaya wpadła na plan generalnie. Na początku trochę lekko się stresowała, ale po chwili widać, że jakby blask fleszy to jest jej pasja i bardzo dobrze się czuła i mamy super zdjęcia i mam nadzieję, że cała akcja znajdzie szczęśliwy finał. Mabaya znajdzie piękny, szczęśliwy domeczek. W okresie świątecznym tak to wygląda, że ludzie biorą zwierzęta, czy dostają jeszcze w prezencie, to jest dla nas w ogóle niedopuszczalne. I później zaczynają myśleć i te zwierzę po prostu często trafia na ulicę, albo do schroniska, albo jakiejś fundacji. Co mogą przyszli właściciele zrobić, żeby rozpieszczać Mabaye w domu? W domu? No, smakołyki, ale nie za dużo. Przede wszystkim spacery, bo psy uwielbiają spacery. W tych czasach, co teraz wszyscy tyją, pies jest super rozwiązaniem, bo można trochę stracić na wadze spacerując z psem. 2 godziny dziennie, dla psa super, dla właściciela jeszcze lepiej. Podakowska i Lewandowska nie, kochani, Mabaya to jest rozwiązanie.